Reprezentujący Olimp Lublin zmierzy się z Rafałem Perczyńskim z Hetmana Białystok. Króciutko o ich wczorajszych występach. Zawodnicy są już w ringu. Karol Pawlina i Rafał Perczyński. Karol Pawlina w narożniku czerwonym. Rafał Perczyński w narożniku niebieskim. Ja przypomnę od razu, że Karol Pawlina z Olimpu Lublin wczoraj pokonał niejednogłośną decyzją Marcina Gołębieskiego. Natomiast Rafał Perczyński jednogłośnie na punkty wygrał z Aleksandrem Nadolnym. Pawlina boksuje ze standardowej pozycji. Perczyński jest mańkutem. Bardzo szybkim, bardzo dobrze czującym dystans. Ładnie zakończył prawym prostym tę długą akcję, ale już jest odpowiedź w wykonaniu Pawliny. Trochę za nisko ten prawy. Kombinację trzech ciosów stara się zadawać Perczyński. Rozpoczyna prawym prostym, dokłada do niego lewy prosty, ale nastawia się w rzeczywistości na prawy sierpowy, którym kończy akcję. Na razie nie dał się złapać jeszcze Pawlina. Ależ teraz chciał skontrować tym lewym sierpowym z góry. Tym razem jednak Perczyński przytomnie zachował dystans. I trzeci prawy u celu. Zaczyna się zarysowywać przewaga Rafała Perczyńskiego. Tym razem Pawlina zdążył zejść w porę i uniknął obydwu ciosów. I trafił sam bezpośrednim prawym, a teraz poprawił lewym sierpowym. W końcu jakieś mocne ciosy w jego wykonaniu. Odpowiada Perczyński i mocna wymiana. Znów został złapany Pawlina. I mocno po dole bije zawodnik Olimpu Lublin. Tym razem lewy sierpowy w jego wykonaniu. A Perczyński nastawia się na kontry. Spokojniejszych kilkanaście sekund. Bardzo dobrze udało się teraz Pawlinie, trochę przypadkowo, tym prawym prostym sięgnąć szczęki Perczyńskiego. Perczyński odpowiada lewym prostym, którym zakończył tę akcję. No nie wyszła teraz ta kombinacja, o której mówiłem. Prawy prosty, lewy prosty, prawy sierpowy. Ale wydaje się, że szybsze ręce ma Rafał. Pierwszy start pojedynku za nami. Proszę Państwa, następny pojedynek to już kategoria wagowa do 75 kg. Pierwszy pojedynek tej wagi to starcie ligowe pomiędzy Mateuszem Szatkoszem, Wisła Kraków, a Kamilem Garbienikiem, Copacabana, Poli. Na to starcie, o którym przed chwilą mówił speaker, czekamy tutaj wszyscy. I Szatkosz i Gardzielik zaprezentowali się wczoraj bardzo, bardzo dobrze na tle swoich rywali. Faworytem chyba pozostaje Gardzielik, sam Rzadkosz nazywa go najlepszym bokserem w tej kategorii. To jednak, co widzieliśmy w wykonaniu Mateusza wczoraj, każe jednak być optymistami. O ile nie wiemy, czy Rzadkosz jest w stanie wygrać tę walkę, to na pewno możemy spodziewać się pokazu boksu na najwyższym poziomie.
A wracając do sytuacji w ringu, w tej chwili oglądamy na naszych ekranach Karola Pawlinę. Druga runda jego pojedynku z Rafałem Perczyńskim. Chyba powoli daje sobie znać zmęczenie, bo jednak żaden z zawodników nie miał ochoty z tego klinczu wychodzić. Dobry prawy w wykonaniu Pawliny, jednak ten drugi z doskoku nie był już tak skuteczny. Poprawił jednak jeszcze prawym pod lewy łokieć. A ta kombinacja znacznie mniej skuteczna. Będzie musiał starać się odpowiedzieć Perczyński, ale kolejny prawy w wykonaniu Pawliny. Całkiem dobrze to wygląda. Chociaż zauważyłem, że zostają jego nogi po większości ataków. To może być zmęczenie. A w końcu trafił lewym prostym. Perczyński. Bardzo ciekawie bije Perczyński, bo w jego wykonaniu widzieliśmy już długie kombinacje 3-4 ciosów prostych. Potrafili zadawać takie kombinacje zarówno idąc do przodu, jak i cofając się. Z początku nastawiał się też na prawy sierpowy, ale teraz go huknął Karol Pawlina. Ten cios musiał zrobić wrażenie, ale zmęczony jest Karol. Odpowiada natychmiast mu Perczyński. Nie zmienia to faktu, że ten prawy sierpowy Pawliny to był najlepszy cios w całej walce. Nie trafił prawym, poprawił lewym. I jeszcze jeden prawy. Mocno bije Pawlina, ale jest już naprawdę zmęczony. Coraz bardziej zapomina się w obronie, ale też nie wiem, czy nie przypadkowo, ale jest coraz bardziej skuteczny w ataku. Trochę za dużo nonszalancji może w boksie Perczyńskiego. W tej ostatniej minucie szczególnie. I teraz długa seria. Nastawiał się na tą kontrę Pawlina, ale nie trafił. No ciekawie zrobiło się w ringu. Teoretycznie jest to walka dwóch dobrze ułożonych technicznie zawodników, ale mocno teraz trafił Perczyński. Wydawało się, że ten cios nie zrobił takiego wrażenia, ale natychmiast kilka kroków w tył wykonał Pawlina, musiał zaczerpnąć powietrza. A teraz widzieliśmy balans w jego wykonaniu i próbę zadania mocnego ciosu sierpowego. Ciekawa runda. Bardziej zdecydowanie, bardziej ułożony Perczyński i wydaje się, że te jego ciosy mają większą wymowę, ale przynajmniej trzy razy widziałem, jak Karol Pawlina trafił go czyściutko doskonałym prawym sierpowym. Trudno powiedzieć, komu zapisana została ta odsłona. Przed nami trzecie i decydujące starcie. Ja jednak myślę, że Rafał Perczyński mógł wygrać obydwie dotychczasowe odsłony. Trudno powiedzieć, być może któryś z sędziów zdecydował się przyznać tą drugą rundę Karolowi Pawlinie, który kilka razy trafił bardzo czysto. Spokojny początek. I bardzo dobrze Pawlina trafił. Ten jego prawy sieje spustoszenie. Być może z technicznego punktu widzenia nie są to perfekcyjnie zadawane ciosy. Chyba ważniejsze jest jednak to, aby dochodziły one celu. Nie trafił teraz Perczyński tym prawym. Stara się poprawiać. No, bardzo dobry timing ma Karol Pawlina. Nawet kiedy atakuje go Perczyński całą serią ciosów, to Pawlinie zdarza się trafić go między prawym a lewym prostym.
a ten atak był zbyt chaotyczny. Zawodzą już Karola jego nogi. Rafał Perczyński zdaje się to wykorzystywać. W arsenale Perczyńskiego brakuje zdecydowanie uderzeń na tułów. One mogłyby osłabić i tak już mocno zmęczonego Pawlinę. Czeka Perczyński. Dwa dobre lewe w jego wykonaniu. Pawlina chyba nie ma sił na kolejny atak i będzie się nastawiał na to, żeby skontrować mocnym prawym. Takim bitem z całego ciała. No i właśnie to widzieliśmy przed chwilą, ale Perczyński przeszedł ten cios, uderzył bardzo mocno prawym. Tym razem nie dał się trafić kontrą. Widzimy pod lewym okiem Pawliny efekt któregoś z uderzeń Rafała Perczyńskiego. Ależ huknął Karol Pawlina. Poczuliśmy ten cios tutaj z naszego stanowiska. Momentami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że Pawlina już zdaje się chwiać odepchnięty w klinczu, a i tak stać go na tak mocne uderzenie jak ten prawy przed chwilą. To jest zawodnik, któremu zdecydowanie pomoże zdjęcie kasków. Ja wierzę, że zawodnicy trafiani tak mocno będą się po prostu kłaść na deski. Być może przed tym zawodnikiem kariera również w boksie zawodowym. Mimo tych kilku bardzo udanych prób, mimo wszystko lepszym bokserem zdawał się dzisiaj być Rafał Perczyński. Nie wyprzedzajmy jednak faktów. Przed nami jeszcze kilka sekund tej walki. No sami widzieliśmy, nogi zawodzą Pawlinę, mimo to jest jeszcze w stanie idealnie złapać jakąś kontrą. Przed nami jeszcze werdykt, ale już teraz możemy zaprosić na walkę numer 13, hitowo zapowiadający się pojedynek w kategorii średniej, gdzie Mateusz Rzadkosz z Wisły Kraków zmierzy się z Kamilem Gardzielikiem z Kopa Kabany Konin. Obydwaj efektownie wygrali wczorajsze swoje walki. No i wszyscy tutaj czekamy na ich potyczkę. Jednak Rafał Perczyński, te pojedyncze ciosy Karola Pawliny mogły się podobać kibicom, mogły się nie podobać Perczyńskiemu, ale nie wystarczyło to Karolowi do zwycięstwa. Rafał Perczyński wygrywa jednogłośnie na punkty i to on jutro zmierzy się z Kacprem Kuligowskim w finale w kategorii do 69 kg.